Zadanie 25. Matura poprawkowa, wrzesień 2020. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 12. Suma długości wszystkich krawędzi tego sześcianu jest równa. Może sobie narysujemy sześcian. Sześcian, przypomnę, to jest taka kostka. No nie będzie to idealny rysunek, ale chodzi tylko o to, żebyśmy mieli podgląd. To jest taka kostka, której wszystkie boki są równe. Nazwijmy je A. Pole powierzchni całkowitej. Pole powierzchni całkowitej. Taki sześcian składa się z sześciu kwadratów. Z sześciu. Pole jednego kwadratu to jest 6a kwadrat. Natomiast pytają nas o sumę długości wszystkich krawędzi. Ile ich jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i cztery u góry, czyli 12 naszych krawędzi. Z tylu się składa. Więc, żeby obliczyć sumę, to musimy policzyć, jakie jest nasze A. Wiemy, że pole tej powierzchni całkowitej to jest równe 12, więc sobie podstawiamy za pole całkowite 12, to jest 6A kwadrat. Dzielimy sobie przez 6, aby obliczyć A kwadrat. 12 na 6 to jest 2. Zatem nasze A, jak sobie spierwiastkujemy, to będzie pierwiastek z 2. Oczywiście minus pierwiastek z 2 pomijamy, bo nie ma ujemnej długości. Zatem mamy A, więc możemy podstawić, że jest to 12 pierwiastków z 2. Odpowiedź C.